Hola Kules, witamy Was bardzo serdecznie w 96. odcinku podcastu No Camp No, w którym zrobimy sobie Q&A, pierwszego w historii naszego podcastu, czyli pytania i odpowiedzi. Wszystkie pytania i odpowiedzi są od Was, także sami jesteśmy ciekawi, co tutaj się w tych pytaniach i odpowiedziach pojawi, bo nie konsultowaliśmy jeszcze naszych odpowiedzi. I czemu robimy takiego Q&A? Z prostej przyczyny, że dokładnie dzisiaj, jeżeli słuchacie tego 5 lipca, mamy dokładnie 2 lata od wypuszczenia pierwszego odcinka podcastu No Camp No, który był nagrywany w warunkach dosyć śmiesznych, jak pamiętasz, Michale. Jego w ogóle na YouTubie nie ma, on jest tylko na Spreakerze. Dla zainteresowanych możemy linka udostępnić. Chyba jest też na Spotify, ale nie jestem pewien. Jest na Spotify. Okej. Okay. No to jeżeli, słuchajcie, jesteście przygotowani na niezapomniane doświadczenia, przede wszystkim audio, to możecie sobie ten podcast włączyć, bo on był nagrywany na jakichś chyba chińskich mikrofonikach, czy w ogóle na słuchawkach iPhone'owych, już nawet nie pamiętam dokładnie. I sami tak naprawdę nie wiedzieliśmy właściwie, co to będzie do końca ten podcast, jak to będzie wyglądało. Także no, zmieniło się, bo już mamy prawie 100 odcinków nagranych od tego momentu, także jak sami zresztą wiecie, sporo się zmieniło w tym temacie. Ja się nazywam Adrian Białchowski, a ze mną jest jak zwykle Michał Gajdek. Cześć Michał. Cześć Adrian, cześć wszystkim. Musiałem tak przedstawić, żeby nie było. No to co, przejdziemy od razu do wszystkich tych pytań, które tutaj mamy, do listy. Tak, tak tylko na marginesie, my oczywiście nie porzucamy spraw okołoklubowych, naturalnie będziemy się słyszeć w normalnym, takim tradycyjnym podcaście jeszcze w tym tygodniu, także tam sobie o tym wszystkim, co się działo, porozmawiamy, chociaż wiele się tak naprawdę nie działo, także nie ma też w tym pośpiechu. Transferzy, trenerzy i tak dalej, to sobie zostawiamy na kolejny odcinek. Tak, transferzy i trenerzy, dokładnie tak jak pan Michał mówi. I będzie też, już mogę zapowiedzieć, kącik dobrych informacji imienia Artura Melo. Także naprawdę warto czekać. Okej, pierwsze pytanie, które mamy. Jak w ogóle wy się złapaliście? Skąd pomysł na podcast? Czy to było planowane długofalowo? Czy zobaczymy, co z tego wyjdzie? No więc tutaj już troszeczkę o tym zacząłem w sumie opowiadać. Tak, to jest pytanie od naszego patrona zresztą, Marcina, ukrywającego się pod nickiem Mord78 na Twitterze. Tak. Tak więc pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Więc to było tak, że ja wyszedłem z pomysłem podcastu do Michała. Michał w ogóle nie wiedział do końca, co to jest podcast i żadnych nie słuchał wcześniej. Ja słuchałem podcastów dużo, ale głównie dotyczących NBA i stwierdziłem, że chciałbym coś takiego zrobić o FC Barcelonie. Odezwałem się do Michała i jak pamiętasz, powiedziałem, żebyśmy nagrali tak z 10 odcinków na start, na próbę, no bo po pierwszych tam dwóch, trzech, no to nawet nie będziemy wiedzieli, czy kogoś to faktycznie interesuje, ale już po chyba 10, no to już będziemy wiedzieli, że możemy iść tym dalej, albo właśnie wręcz przeciwnie, dajcie sobie spokój. No i here we are, nie? Prawie 100 odcinków później. Także tak to było. Czy coś ci zapadło w pamięć co do tych pierwszych odcinków? Bo mi jeden odcinek zapadł w pamięć, ten, w którym chyba, jeżeli dobrze pamiętam, nie włączyłem mikrofonu czy coś takiego i nagraliśmy cały podcast. No tylko, że ostatecznie na dysku pojawiła się tylko jedna ścieżka dźwiękowa. Było coś takiego, było rzeczywiście coś takiego. Tak, i ponieważ, no cóż, no tak wyszło jak wyszło, musieliśmy tam pewne rzeczy opowiedzieć, bo pamiętam, że one były dosyć istotne, no to po prostu nagraliśmy to jeszcze raz, udając, że nie nagrywaliśmy tego samego tam 2 godziny wcześniej. I za drugim razem oczywiście już to tak dobrze nie wyszło. I pamiętam też ten jeden odcinek, co nagraliśmy przed Napoli, co go nagraliśmy chyba w piątek, w sobotę był mecz, jakoś tak, coś tak. No dzień przed meczem w każdym razie go wypuściliśmy i w sumie to nikt go nie oglądał, no bo właściwie jak już go wypuściliśmy, to już właściwie było parę godzin do meczu i od tej pory nie za bardzo nagrywamy podcasty przedmeczowe. Tak, także to jest chyba pełna odpowiedź rzeczywiście na to pytanie, czy były jakieś plany długofalowe, no to zdecydowanie nie, tak jak mówiłeś, zobaczymy jak to wyjdzie.
Jeśli chodzi o termin rozpoczęcia tego nagrywania, to on też był nieprzypadkowy, bo ja w 2020 roku miałem egzamin adwokacki i on miał być w marcu, ale wszyscy wiemy, co się stało w tamtym okresie, więc egzamin został odwołany, zawieszony bezterminowo i ostatecznie odbył on się w czerwcu. No i to jest egzamin, który no może nie jest najtrudniejszy, ale gdzieś tam jest bardzo angażujący czasowo, to na pewno. I po prostu miałem taki długi okres odkładania rzeczy na po egzaminie, tak? W sensie to zrobię po egzaminie, tamto zrobię po egzaminie i tak dalej, i tak dalej. No i to była chyba pierwsza rzecz, którą rzeczywiście wstałem i powiedziałem, dobra, no już ten egzamin jest za mną, no to trzeba zacząć się do tej listy rzeczy wracać, a że akurat wtedy wracała też przecież piłka, za którą się bardzo stęskniliśmy, no bo jej nie było przez parę miesięcy w ogóle, no to tak to się jakoś zaczęło akurat w tym okresie. Tak, dokładnie. I ten pierwszy odcinek, w ogóle ja troszeczkę go słuchałem, ty chyba też jakoś tam całkiem niedawno. No, jest tam parę ciekawych cytatów. Przede wszystkim... Jest, znaczy powiem ci, że szapoba, bo powiem szczerze, że ja słuchałem tego odcinka jakoś właśnie rok temu przy okazji pierwszych urodzin. Teraz nie zdążyłem sobie całego odświeżyć, ale na początku, jak rozmawialiśmy o wyborach na przykład, to powiedziałeś, że nie wiesz, na kogo zagłosujesz, ale zagłosujesz na kandydata, który zatrudni Szawiego na trenera. Aha, tak, dokładnie. To mam właśnie zapisane jako jeden z cytatów. No więc w sumie to tak nie zrobiłem tak naprawdę, bo zagłosowałem na Laportę, który mi dał Kumana, ale ostatecznie wyszło tak, nieźle. Tak, a Font obiecywał przecież. Ale, no właśnie, tak. Ale to też była taka początkowa faza tej całej kampanii. Laporta nawet wtedy nie był oficjalny, ba, on nie był oficjalny chyba do listopada czy do grudnia, także to było długo, długo zanim w ogóle się ta kampania cała zaczęła. Pamiętam też, tutaj mam zapisany cytat, Neymar nie jest gwarantem czegokolwiek, czyli już 2 lata temu pan Adrian się na nim poznał, bo nadal nie jest gwarantem czegokolwiek, jak wiemy, chyba jeszcze mniej niż wtedy i zachwycaliśmy się Rickiem Pudżem z Atletico, powiedział pan Michał Gajdek wtedy, no i faktycznie się zachwycaliśmy. No właśnie, no, gdyby nam wtedy powiedziano, że to będzie jeden z jego niewielu występów pozytywnych, to byłoby smutno, wtedy jeszcze mieliśmy nadzieję. No ale cóż, tak to się właśnie układa czasami. Dobra, idźmy do drugiego pytania. Tak jest. Kto z obecnych zawodników Barsy dysponuje największym potencjałem? Chodzi głównie o skalę talentu zawodnika. Michał, zacznij. Ansu Fati. To jest akurat dosyć proste pytanie, moim zdaniem. Tak? Nie jeśli Pedri? Chodzi o skalę... Bo większość ludzi powie Pedri. Nie, ja powiem mimo wszystko Ansu Fati. Tak okay. Mi się wydaje, że znaczy nie wiem, może też no wiesz, ciężko porównywać skalę talentu, tak, w przypadku piłkarzy o różnej pozycji też i tak dalej, natomiast no gdzieś jednak z uwagi na bycie tym graczem no, stricte ofensywnym i takim, który gdzieś na pewno może przesądzać jednoosobowo w wynikach spotkań częściej, to dlatego jakąś taką naturalną odpowiedzią dla mnie jednak jest Ansu, natomiast no niestety coraz co bardziej zresztą się obawiam, Ansu... że... Tak, co zresztą Ansu parę razy zrobił, przesądził o wyniku, ale obawiasz się, nie? Też się obawiam. Dzisiaj były testy medyczne, bo piłkarze wracają do treningów po wakacjach. No i zobaczymy, czy tam nie będzie jakichś informacji na temat Ansu nowych. U mnie jest też Ansu. Wiesz dobrze, że jestem fanem Ansu od samego początku ja dodam, i nie widziałem go dużo na żywo, ale to, co widziałem, naprawdę, to było coś niesamowitego. No. To ja zadam pomocnicze pytanie do tego, które przed chwilką padło od użytkownika Markizio10, a mianowicie kto z dwójki Pedri Gavi ma większy potencjał? Bo że Pedri jest na chwilę obecną lepszy, to wiem. Dla mnie jednak Pedri. Okej. Na tyle, co widziałem. No, ale zobaczymy. U ciebie? Też. Okej. No to ciekawe. Pewnie fajnie będzie się wracało za parę lat do tych pytań. Gdzie doświadczyliście najlepszej atmosfery na meczu wyjazdowym w Hiszpanii lub Europie ogólnie? Tak, Michale? I to jest pytanie również pochodzące z Twittera. Większość pytań jest pochodzących oczywiście
oczywiście z Twittera. I to jest pytanie od Leo Messiego, czyli użytkownika GOAT, czyli koza. My wbrew pozorom, przynajmniej tak mi się wydaje, wcale nie mamy tych meczów aż tak dużo wyjazdowych, tak mi się wydaje. W Liverpoolu to co kibice Liverpoolu robili, to było naprawdę bardzo imponujące. No też nie da się ukryć, że mieli absolutnie niezapomniany wieczór naszym kosztem, więc może jakoś to na to wpłynęło, ale atmosfera tam już przed meczem, tak, no, gdzie oni przecież przystępowali do rewanżu ze stanem 0-3 bez podstawowych napastników i tak dalej, już przed meczem była super atmosfera i podobało mi się w ogóle to, co się działo też przed stadionem i tak dalej, jak to wszystko było fajnie zorganizowane. You'll Never Walk Alone na żywo, wow, naprawdę coś pięknego. I też mi zaimponował ostatnio Eintracht, jeżeli chodzi o to, co się działo stricte na trybunach. Żałuję, że cię na Camp Nou nie było. No właśnie, no nie, no ale taki głośny, że tak powiem, stadion. Naprawdę też miałem okazję, nie wiem, czy o tym wspominałem, rozmawiać potem z Rafałem Wolskim, który komentował ten mecz i no, rundę wcześniej graliśmy z Galatasarayem w Stambule. I Rafał właśnie twierdził, że zdecydowanie Frankfurt przebija pod względem atmosfery nawet Turków w Stambule, więc no, myślę, że okay. To było takie wrażenie. To po kolei. U mnie no Frankfurt na pierwszym miejscu. Wstety, niestety. Ja do tej pory mam niezmontowany film z tego wyjazdu, no bo wiemy, co się później wydarzyło. Jakoś po prostu nie miałem nastroju do tego za bardzo. Nie wiem, czy go kiedykolwiek zmontuję. Natomiast stadion był tak głośny, że my tak naprawdę nawet nie mieliśmy co próbować dopingu, bo po prostu i tak by nas nie było słychać, plus cała oprawa, race, cały stadion w ogóle, że dopinguje, wszystko top, naprawdę. No o dopingu na Camp Nou nie będę wspominał. I taki jeszcze plusik, wyróżnienie ode mnie za Benfica. Na Lizbonie też super atmosfera. Polecam w ogóle, bardzo ładny stadion, klimat, jak będziecie mieli okazję. A co do Stambułu, no to miałem się tam wybrać, ale niestety 80 babci się trafiła w tym samym dniu dosłownie, także nie było szans. Czy ja też się wybierałem do Stambułu, no ale to akurat był taki przykry moment, że ten pierwszy mecz przecież był w dniu inwazji Rosji na Ukrainę, no i ten rewanż, który był tydzień później dosłownie, no sytuacja była jeszcze na tyle niepewna też, no, że jednak znaleźć się nagle poza Unią Europejską, też w kraju, który nie do końca wiadomo, jakie będzie miał intencje i tak dalej, to mógł być po prostu nie do końca najlepszy pomysł, tak mi się wydawało. Tak, to prawda. Kolejne pytanie. Czy spodziewaliście się panowie na jakimkolwiek etapie takich wyników, czy taki sukces był w jakimś momencie zakładany? Jakie plany były na początku? No to już wiemy. Bo dzisiaj wiemy, radio, telewizja, lajki i fotki z Laportą. No, więc no, jeśli chodzi o wyniki, no to jasne, że nie mieliśmy, tak jak mówiliśmy na początku, żadnych absolutnie oczekiwań i pamiętam, że cieszyliśmy się, jeżeli podcast miał tam 150-200 wyświetleń na YouTubku, też było nieźle, no teraz jest jakieś 10 razy tyle, natomiast czy to można tak obiektywnie nazwać jakimś wielkim sukcesem, też bym chyba nie przesadzał. Myślę, że robimy okej robotę, fajnie, że jest was coraz więcej, że wpadacie, słuchacie i tak dalej. No ale to jeszcze chyba do sukcesu to jest jeszcze trochę za duże słowo, tak bym powiedział. Może. Wiesz co, ja powiem szczerze, że jak na warunki tego, czego się spodziewałem, to rzeczywiście jest to sukces, tutaj odpowiadając właśnie Piotrkowi, naszemu patronowi. To znaczy doprecyzuję. No właśnie zależy, czy patrzymy na naszą niszę, nie? Czy ogólnie, no. Bo tak na to trzeba patrzeć, że my robimy wszystko bardzo niszowego bloga i podcast, bo jednak przecież, no ilu może być tych naszych potencjalnych odbiorców? Ja bym obstawiał, że w Polsce z 20-30 tysięcy, chyba nie więcej. Więc gdybyśmy robili ogólnie o piłce nożnej, to może też zainteresowanie byłoby inne. No ale faktycznie w tej naszej niszy, no to... Tak, natomiast dla mnie takim pierwszym na przykład przełomowym momentem, to może nie stricte o podcaście, natomiast, bo ja, gdy my zaczynaliśmy w lipcu 2020 roku, ja wprawdzie mam Twittera, jak się spojrzy na mój profil, założonego w 2015,
ale ja tam napisałem przez te 5 pierwszych lat 5 tweetów być może i po prostu realnie go nie prowadziłem. Nawet gdy zaczęliśmy już nagrywać podcasty w lipcu 2020 roku, to ja w dalszym ciągu tego Twittera nie prowadziłem w ogóle i zacząłem się w to jakoś angażować dopiero po odpadnięciu z Bayernem, gdy pojawił się temat Burofaxu, czyli taki pierwszy no, prawny temat. I gdzieś tam z racji, że już wtedy też wiedziałem, że będę socio compromisario i te tematy dymisji mnie interesowały Bartomeu, które się szybko potem pojawiły, no to jakoś to się zaczęło tak strasznie, strasznie rozrastać, to było coś, czego absolutnie się nie spodziewałem. No, najbardziej to mi oczywiście zapadło w pamięć, że tak powiem, reklama wykonana przez Tomka Ćwiąkałę, który w jakiś sposób został ojcem chrzestnym całego przedsięwzięcia, dokładnie. To było jakieś istne szaleństwo, bo jeden po prostu tweet od Tomka na zasadzie tutaj sprawdźcie człowieka, on wydaje się, że wie co mówi na ten temat i tak dalej, poskutkował tym, że mi się autentycznie wyłączył telefon powiadomień. Ja wtedy miałem normalnie włączone powiadomienia na Twitterze na zasadzie odpowiedzi, nowi followersi i tak dalej, bo się człowiek czesł z każdej pojedynczej odpowiedzi w ogóle gdzieś tam. I autentycznie wyłączył mi się telefon, nie byłem w stanie go obsługiwać, no chyba w ciągu jednego dnia przybyło 3000 ludzi, czy coś w tym rodzaju, no po prostu, więc nie, więc czegoś takiego absolutnie wtedy nie zakładałem. Tak, no to jest jasne i to jest bardzo miłe i naprawdę bardzo się cieszymy, że tak się to wszystko ułożyło, bo my po prostu lubimy to nagrywać i fajnie, że ktoś tego też przy okazji chce słuchać. Także dwa w jednym. Co dalej? Dobra, teraz mamy takie pytanie jakby łączone od naszych dwóch patronów. To jest od Wojtka Sarkowicza i Piotrka Boguckiego. Czy podpiszą Dembele i czy nasz biznesmen, jak go pieszczotliwie nazywamy, w końcu kopnie w tyłek swojego agenta? No bo to jest naprawdę niezbyt dobra robota, którą jego agent pan Sisoko wykonał. Jeżeli w grudniu dostajesz deala, propozycję właściwie podpisania umowy na około 12 milionów, jak wtedy wychodziło z przecieków, na ostatecznie kończysz... Brutto, żeby nie było. Tak, ostatecznie no, ciężko powiedzieć, na ilu się skończy właściwie, bo jeszcze tego nie wiemy, czy w ogóle się skończy, no ale jakby nie było, to ta oferta już teraz jest dużo niższa. Więc Sisoko myślał, że zawojują całą Europę. No tak się nie stało. Te drużyny, które jakoś tam były nawet zainteresowane typu Chelsea, się szybko wykruszyły. No i nagle nasz biznesman został z ręką w nocniku. Czy wiesz, ja uważam, że to jest temat, który się gdzieś rozwiąże w przeciągu najbliższego tygodnia, jednak w tę lub różną stronę, bo... Wiesz co, ale no, my już tak mówimy drużyny... od 3 miesięcy. Tak, ja wiem, ale wszystkie drużyny no jednak już wracają też do treningów, gdzieś tam każdy chce sobie dopinać te kadry, zwłaszcza z punktu widzenia tego, że jest ten mundial i sezon też się zaczyna wcześniej, będzie bardziej intensywny i tak dalej. No w naszym przypadku, tak jak powiedzieliśmy, zawodnicy, którzy nie jeździli na kadry ostatnio, już wrócili do treningów, ci, którzy na kadry będą jeździć, wrócą za tydzień. Gdzieś tam wszędzie się ten początek przygotowań do sezonu jest wyznaczony na przyszły tydzień, na ten lub inny dzień przyszłego tygodnia, no i myślę, że jednak no trochę głupio będzie, jeżeli on będzie sobie w dalszym ciągu siedział, no bo jak wiemy też ma swoją określoną historię zdrowotną i nierozpoczęcie tego pierwszego etapu, gdzie pewnie najwięcej pracujesz właśnie jednak nad tymi kwestiami fizycznymi też, co stanowi taką twoją podbudowę na kolejny sezon, się może po prostu skończyć no w opłakany sposób, no wiesz, no też taka prozaiczna kwestia, no ja jestem pewny, że chłopak jest ubezpieczony, chociaż w sumie nie wiem, czy jestem pewny, no, właśnie. Ale jakby mu się coś, czego mu nie życzę, ale nagle, nie wiem, zrobił Santiago Canizaresa i spadnie mu butelka, to była wody kolońskiej, tak? Czy coś od golenia, już zapomniałem, na nogę i mu ją rozharata, no to ciekawe, kto go będzie chciał potem wziąć. No mieliśmy przykrą sytuację w historii, mieliśmy Wiktora Valdesa na przykład też, który wiadomo też się zdecydował, że on się akurat świadomie zdecydował, że będzie odchodził, że tutaj będzie bez kontraktu, no i potem się wydarzyła kontuzja i ja myślę, że to jest bardzo nieodpowiedzialne po prostu, żeby pozostawać z różnych względów na tym bezrobociu, w cudzysłowie, zbyt długo. Tak.
No a nie odpowiedzieliśmy w końcu na pytanie, czy go podpiszemy, czy nie. Ty co uważasz obecnie? No bo on nie ma Nie innych wiem, ofert. nie wiem, nie wiem. On No, nie ma innych możemy ofert. powiedzieć, nie wiem, nie, 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 już naprawdę powiem ci szczerze, że tyle Ja tu było zwrotów też nie. akcji i tak dalej. Tak. Ja bym powiedział, że jednak tak, ale ręki sobie absolutnie nie dam za to uciąć, bo bym teraz albo tam kiedyś może nie miał ręki. Dobra, lećmy dalej. To teraz mamy pytanie. Kunde czy Koulibaly? Kogo byście wzięli w tym oknie do Barsy? Zakładam, że jest taka szansa, wiedząc, że pewnie Kunde droższy, ale młodszy. To jest, Przede jak wszystkim rozumiem. troszeczkę inne profile piłkarzy. To jest pytanie z Twittera chyba. Tak. Inne profile piłkarzy. Ja chętnie bym widział u nas obydwu, natomiast to się nie wydarzy. Gdybym miał wybrać tylko jednego, to jednak Kunde, z tego względu, że ja uważam, że to jest duży talent, już o tym mówiłem, jest dużo bardziej wszechstronny i będzie się rozwijał i w razie co wydaje mi się, że też aż tak bardzo dużo byśmy na nim nie stracili. Natomiast Koulibaly, no byłby to byłby taki ruch typowo w stylu win now, czyli mamy ten rok, dwa z nim i tyle. To nie jest budowanie drużyny na przyszłość. To jest pytanie mojego imiennika, tylko że z Wrocławia, Michała. Ja też, szczerze mówiąc, znaczy, wydaje mi się, że to są w ogóle zupełnie dwa inne profile, gdzieś tam obrony i to tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak Xavi chce tutaj grać i tak dalej. Wydaje mi się, że rzeczywiście no, Xavi lubi taki profil obrońcy, jakim jest Koundé przede wszystkim, być może, więc jeżeli taka jest jego wola, no jeżeli mielibyśmy w perspektywie też na przykład przechodzić na trójkę z tyłu, ja wiem, że on za specjalnie w tym systemie nie grał, ale no, wiemy też, że występował na prawej obronie na przykład, nie wiem, powiem ci szczerze, że Ciężko mi tak abstrakcyjnie na to pytanie odpowiedzieć, natomiast nie skupiałbym się na kwestii tego, że różnicą między nimi jest głównie wiek. Wydaje mi się, że obaj mają jednak jeszcze parę lat gry przed sobą i bardziej bym się skupiał właśnie na tym, jakiego profilu tak naprawdę szukamy. No właśnie, ale to już jest pytanie do Xaviego Alemania, a nie do nas. Więc zobaczymy. Ja sam jestem ciekawy, co to z tego wyjdzie dalej. Kolejne pytanie. Kiedy będą jakieś kubki lub koszulki na Camp Nou? Tutaj pyta Mateusz Pakuła, nasz patron. To się teraz tłumacz, bo to tak cyklicznie się z tego tłumaczymy, choć zawsze w mniejszym gronie. Cyklicznie się tłumaczymy, dlatego że ja nie jestem w stanie znaleźć firmy, która dawałaby dobrą jakość tych rzeczy i jednocześnie na przykład nie chciałaby od razu kilkuset sztuk z góry, żebym zamówił. No bo na to sobie nie możemy pozwolić, dlatego że słuchajcie, ja miałem raz w życiu, to był mój pierwszy biznes, to były właśnie koszulki. Chciałem robić właśnie, założyć firmę z t-shirtami. Miałem kilka wzorów i miałem tych koszulek tyle później przez parę lat, bo żadne się praktycznie nie sprzedały, później przez parę lat rozdawałem znajomym. Także ja bardzo nie chcę wrócić do takiego modelu. Nie mam dostałeś po prostu jak miejsca siwe jogurty. Trochę z fabryki. No, to okej. Okay. Tak. Powiedzieli, żebym sobie je wziął. No, ale to nie jest tak, że my nic nie robimy w tym temacie, bo ja nawet ostatnio zamówiłem w jakiejś tam firmie kilka koszulek, no ale przyszły mi na przykład na druki krzywo. No i to tak się kręci. Także ponieważ nie lubimy robić fuszerki i tandety, to będziemy szukać, aż znajdziemy. No chyba, że po prostu kupimy jednak jakieś zwykłe kubki, przykleimy po prostu naklejkę z logo i tyle. To jest jeżeli taka opcja wchodzi w A grę, gdybyśmy wzięli takie wysokie, patrz, posłuchaj tego, gdybyśmy wzięli takie wysokie szklanki, takie powiedzmy kufle, półlitrowe i zrobili tylko naklejki na Camp Nou i do tego przykleić i jest biznes. Co ty na to? Tak, ale do tego pod warunkiem, trzeba że by będzie jakieś... można je też odkleić. Tak, ale no to spokojnie, bo zrobimy, wiesz, takie osobne kartoniki do nich. Każde, wszystkie będą ładnie zapakowane w dedykowane opakowanie. No Camp Nou.
To może jest jakiś pomysł. To dajcie nam znać w komentarzu, czy takie coś by was interesowało. Kolejne pytanie. Poczekaj, bo mi uciekło. Skąd pomysł na podcast i czy jest głos mówiący na początku słuchajcie podcastu No Camp Nou? To pyta Paweł Wąsik, nasz patron. No skąd pomysł? No to już troszeczkę o tym powiedziałem. Tak jak mówiłem, ja przede wszystkim słuchałem ich o NBA i po prostu nie było zbyt wielu w ogóle wtedy podcastów, a teraz już sami zresztą widzicie, że jest ich generalnie rzecz biorąc coraz więcej. To w ogóle eksplodowało właśnie w trakcie pandemii, jak każdy siedział zamknięty w domu. A czy jest to głos? No jest to głos Grahama Huntera. To jest dziennikarz, który między innymi napisał książkę o, oj, teraz nie przytoczę z pamięci konkretnego tytułu, dokładnie jak jest, jak on jest dość długi, ale The Making of the Best Team in the World, chyba to się to nazywa, czyli o Realu Madryt. Jak powstała największa drużyna świata, oczywiście o Realu Madryt Zinedina Zidana, o drużynie Pepa Guardioli. Więc to jest Szkot, to jest dziennikarz, który tutaj mieszka na stałe w Barcelonie. I cóż, no i tak jakoś się złożyło, że ja a propos tej książki się do Grahama odezwałem, żeby mi ją podpisał. Później się spotkaliśmy tam na jakieś piwo, od słowa do słowa gadaliśmy chyba z 2 godziny o piłce nożnej. No i w sumie to się zgodził, żeby nagrać dla nas takie intro, natomiast no my już troszeczkę tego intra mniej używamy teraz, bo po 2 latach to mogło też się trochę znudzić. Także będziemy robić nowe, ale nie mamy jeszcze pomysłu na nowe intro, więc tu też, jeżeli ktoś ma, to słuchajcie, podrzucajcie nam pomysły. Kolejne pytanie, to może Michał, ty odpowiesz jako adwokat, ile Bartomeu wam płacił? Pyta Konrad Pieniek. Niewystarczająco, jak widać, bo od początku byliśmy do niego negatywnie nastawieni. Chyba tyle. Niewystarczająco. Zdecydowanie nie tyle, co Marcelowi Llorente na przykład. Tak. Czyli nie dostawaliśmy przelewów na 50 bądź też 70 tysięcy euro rocznie. Czy będziemy dostawać od Laporty? Nie wiem, ale się domyślam. Mimo, tak, że robiliśmy i robimy w dalszym ciągu lepsze liczby od Marcela Llorente, bo jak sobie wejdziecie na jego program, który już nawet nie prowadzi, bo robił go nielegalnie i został mu zdjęty po interwencji, to on na YouTubie miał tam liczby na zasadzie 20 albo 30 wyświetleń. Więc czy klub potrzebował się rzeczywiście reklamować w tymże programie, no to sobie odpowiedzcie sami, no bo taki był oficjalny powód, dla którego te przelewy były do Marsala zlecane, tak, że to była reklama dla klubu. Dokładnie. Więc Bartomeu nam nie płacił i w związku z tym go odwołaliśmy i czekamy teraz na przelewę dla Porty. Póki co żadnego nie ma, chyba że do ciebie coś robił. Jakie kluby lubicie oprócz Barcy? Michale. Widzę Fuć. U ciebie tak, numer nie mam, jeden. Nie mam jakichś, tak, nie mam jakichś takich preferencji. Ja się przeprowadziłem w zeszłym roku do Poznania, natomiast no, nie wiem, czy powinienem to mówić, bo jeszcze ktoś mnie spotka na ulicy i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o Polskę, to sympatyzuję, bo no, w sumie pytanie jest lubicie, a nie kibicujecie, więc jest to się nadaje z Legią, na której paru meczach rzeczywiście też mi się zdarzyło być, ale to nie jest jakaś daleko posunięta sympatia zdecydowanie. I szczerze mówiąc, za granicą, na przykład w innych ligach i tak dalej, bardziej tak... Momencik. Michał, czemu do mnie dzwonisz w trakcie nagrywania podcastu? Wiem, właśnie. Weź to rozłącz. Już się odrzuciłem. No, dawaj, nie, a z zagranicznych? Nacisnęło. Patrzę cały czas na tą listę. Z zagranicznych chyba się stałem trochę takim kibicem na zasadzie bardziej ludzi niż konkretnych klubów, no bo na przykład, nie wiem, nie przyszłoby mi pewnie do głowy 10 lat temu, że będę wspierać Manchester City, ale od kiedy jest tam Pep Guardiola, no to cieszą mnie te wygrane tego klubu na przykład i tak dalej. Więc raczej nie mam jakiegoś takiego konkretnego klubu, który bym w innej
w innej lidze preferował, raczej mam jakieś antypatie swoje, ale takich sympatii daleko posuniętych to niezbyt. Okej. Okay. No to u mnie jest jakby klubem dzieciństwa jest Widzew. Nawet jakiś czas temu wrzucałem, że byłem na meczu. Natomiast to też już ta... To już nie jest to samo. No ja poza Polską mieszkam 10 lat. Ja w ogóle 20 lat nie byłem na meczu, więc to jest śledzenie bardzo z daleka i naokoło. I podobnie jak Michał też nie mam żadnych tam jakichś takich, wiecie... zapędów chuligańskich, także mam to gdzieś, kto komu kibicuje w Polsce i generalnie jestem co zwolennikiem. Jest? Znowu do mnie dzwonisz. Weź, wyłącz ten telefon po prostu. Wiem. A ja mam go wyłączonego. Więc jeśli chodzi o kibicowanie, jakieś tam takie napięcia międzyklubowe, to jestem zwolennikiem podejścia hiszpańskiego. Dla tych, co nie wiedzą, tutaj można po La Rambli iść w koszulce Realu Madryt, można iść na Santiago Bernabeu w koszulce FC Barcelony i nikt z tym nie ma problemu. Także uważam, że to jest dużo bardziej zdrowe podejście i normalne i ja też takie preferuję. Co do innych klubów, no to jeszcze VfB Stuttgart jest bliski bardzo mojemu serduszku, ponieważ tam mieszkałem trochę i chodziłem na mecze, między innymi też z Barceloną, bo akurat to był ten okres, kiedy Barca grała ze Stuttgartem w Lidze Mistrzów. No teraz klub, który się broni przed spadkiem, czy tam spadł, nawet nie wiem. Ale też no, jakby jeden z takich dwóch, które poza Barcą coś tam więcej znaczą. No, poza tym to z sympatii, no to mam Romę, co ciekawe. Trochę ta sympatia spadła ostatnimi laty, po pierwsze po remontadzie, a po drugie po Jose Mourinho po przyjściu. Ajax, ale to chyba każdy fan Barsy lubi Ajax. I gdzieś tam z czasów dziecięcych Juventus, bo strasznie lubiłem Del Piero. I to a propos tego, co powiedziałeś, to bardzo ciekawe, że ja kiedyś, właśnie jak byłem dzieciakiem, to ja miałem właśnie takie podejście, że właściwie to prawie każdy klub lubiłem, poza oczywiście Realem, ale dlatego właśnie, że lubiłem tam konkretnych piłkarzy, natomiast w tym momencie jest to trochę inaczej już. No i to chyba tyle. Nie mam żadnego na przykład klubu z Anglii ulubionego, także jak gram Football Managera, to mogę wziąć prawie każdy, natomiast nie przepadam za Manchesterem City i to może być nie... niepopularna opinia, natomiast to jest nadal dla mnie klub szejków i stawia go to na dokładnie tej samej półeczce co PSG, tylko z trochę lepszym PR-em, który dał mu Pep Guardiola i jakby przez sympatię do Pepa traktuje go trochę lepiej, ale i tak nie jest to klub, który lubię i z którym jest mi blisko. Także taka ciekawostka. Dobra. Jacy gracze Barsy byli najbardziej niedocenieni przez kibiców i dziennikarzy? Możecie podać dowolną liczbę nazwisk. Tak. To chyba z Twittera pytanie. Nie, to jest pytanie od Mateusza Trzeciaka, tak jest. No i co pan na to, panie Michale? Kto był niedoceniany? Tak sobie myślę, że niedoceniony jest w dalszym ciągu Gerard Piqué. Jeżeli chodzi o całość kariery, moim zdaniem to jest bezkonkurencyjnie najlepszy stoper w historii Barcelony. Mimo mojego uwielbienia dla Carlesa Puyola i tego, ile on znaczył dla tego klubu i tak dalej, jeżeli mówimy stricte o tym, kto jakie umiejętności prezentował w byciu stoperem i przez stricte byciu obrońcą, tak, bo nie mówię tutaj o cechach przywódczych oczywiście i tak dalej, to gdzieś troszkę nam chyba mamy to niedocenienie Gerarda Piqué, nie tylko jeśli chodzi o Barcelonę, ale i ogólnie. Ja na przykład nie uważam, że Gerard Piqué był słabszym obrońcą niż Sergio Ramos. Wręcz przeciwnie, mimo że znowu cechy przywódcze, zaangażowanie w atak, gdzieś tam no, historyczne momenty na zasadzie strzelenia bramki w finale Ligi Mistrzów i tak dalej są po stronie Ramosa, ale jeśli chodzi o ten warsztat obrończy, że tak powiem, defensywny, to Piqué naprawdę się nie ma czego wstydzić przez te wszystkie lata. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest chyba taki najbardziej dla mnie zawsze jaskrawy przykład. Ja mam Piqué również na liście. Mam na tej liście też Samuel Eto'o, który uważam był
wybitną dziewiątką, jedną z najlepszych w historii. I też strzelał super istotne bramki w finałach Ligi Mistrzów chociażby. Natomiast zdecydowana większość ludzi stawia Suareza dużo, dużo wyżej. A ja uważam, że między nimi nie było aż tak dużej różnicy. Ale numerem jeden zdecydowanie na liście jest dla mnie Busquets. To jest jeden z najlepszych, jak nie najlepszy defensywny pomocnik w ogóle w historii piłki nożnej. Jak ciężko go będzie zastąpić, to się sami przekonamy niedługo, bo pewnie za rok już. I jest to zawodnik, który przez tą swoją charakterystykę, przez to, że miał słynną akcję z podglądaniem, że nigdy nie był jakimś dzikiem fizycznym, jest bardzo niedoceniany, uważam. I niesłusznie należy mu się po prostu szacun za to, co zrobił. I jeszcze jedno nazwisko podam, Pedro. Pedro, zwany wcześniej Pedrito, również zawsze uważałem, że grał u nas, że to był zawodnik, który był bardzo nam potrzebny i miał rewelacyjną karierę. No, strzelił jako jedyny chyba w historii, tak, jeżeli dobrze pamiętam, bramki we wszystkich rozgrywkach, w których graliśmy, i gole też na wagę zwycięstwa, przecież w finałach, często w dramatycznych okolicznościach i tak dalej. Wielka, wielka postać, no ale też jakby troszeczkę w cieniu innych zawodników, a nie uważam, żeby na przykład miał gorszą karierę niż taki Neymar, chociażby u nas, być może nawet lepszą. Nie jest to chyba kontrowersyjna opinia. No. To tyle na ten temat. Kolejne pytanie jest dosyć ciekawe i chyba dosyć na czasie. Ile wykonaliście między sobą połączeń w te 2 lata i ile wam brakuje do 711? To też Mateusz Trzeciak. Nie wiem. No bo ja wiem. To znaczy nie wiem, ile połączeń dokładnie, natomiast też nawet o tym tweetowałem ostatnio, że jeżeli pan Czesław Michniewicz z Ryszardem El Barbero zrobili tam, chyba nabili 26 czy 7 godzin, tyle z billingów wynikało, chociaż jak sam El Barbero podkreśla, było tego dużo, dużo więcej, bo tych połączeń było kilka tysięcy, tak mówił. No to jeżeli oni zrobili 26 godzin, to my zrobiliśmy w tym momencie, jeśli chodzi o samo nagrywanie podcastów, 100 chyba z lekkim hakiem. Także to tak, żeby pokazać skalę. Natomiast Michał rzadko do mnie dzwoni na przykład o 1:30. Rzadko dzwoni do mnie przed, w trakcie i w przerwie i po meczu na przykład jakimś. Także tutaj nie wiem, tu jest różnica. No i te nasze rozmowy generalnie są troszeczkę dłuższe niż tych panów wspomnianych. W jaki sposób się poznaliście i czy było to związane z piłką nożną? Pyta nasza patronka Helena Sowisz. Tak, to pytanie się zresztą gdzieś tam powtarzało. Też na Twitterze takie było, jak się poznaliśmy i tak dalej. Na to pytanie też... Nie było jeszcze wtedy, także spoiler. Na to pytanie też odpowiadaliśmy w pierwszym odcinku. Odpowiadaliśmy na nie również tydzień temu, tylko w gościnnym materiale po hiszpańsku z naszymi kolegami ze Stadi Johan, o ile się nie mylę. Może dlatego mi się wydawało, że to jakoś przed chwilą na to odpowiadaliśmy. Nie opowiadaliśmy chyba dokładnie tej historii, przynajmniej nie pamiętam. Czy nie ma tutaj jakiejś wielkiej historii też, żeby nie było? No ja, że tak powiem, byłem w sezonie 2015-16 na Erasmusie w Barcelonie, no a Adrian się wtedy do Barcelony dokładnie przeprowadzał. No i tak właściwie jakoś tak to wyszło. Nie ma tutaj jakiejś wielkiej historii, więc czy to było związane z piłką nożną? No było, no inaczej byśmy się pewnie nie spotkali. Nie no, to, wiesz, no, to jakby to było bardzo związane, dlatego że i ja dostałem namiar na ciebie od naszego wspólnego kolegi Piotra Olejnika, którego pozdrawiam serdecznie z Blaugrany, który mi napisał, to pamiętam, słuchaj, bo tam jest taki chłopak, on jest też na Blaugranie, idź się z nim spotkaj. No i tak to się zaczęło. Także
No, ale żeby było śmieszniej, to absolutnie nigdy w życiu bym nie pomyślał wtedy, że parę lat później będziemy jakieś blogi robić i podcasty nagrywać. To w ogóle nam się zresztą trochę ten kontakt urwał na parę lat, jak wyjechałeś, także to w ogóle Tak, potem śmiesznie się się to wszystko ułożyło. widzieliśmy na ostatnim wyjeździe przedpandemicznym, prawda? Do Neapolu obaj pojechaliśmy i byliśmy chwilę wcześniej w Rzymie też, więc no, to było jakieś takie fajne w miarę. No więc było związane z piłką nożną. To jest ciekawe pytanie. Czy był jakiś moment zwątpienia? Taki, że pomyśleliście, że nie chce wam się dalej robić podcastu? Arek Krupa, też nasz patron, pyta. Nie. Uff, już myślałem, Nie, że po powiesz prostu nie, tak. po prostu nie, w sensie absolutnie, znaczy inaczej, też będąc absolutnie uczciwym, to moje obowiązki z robieniem tego podcastu zawsze były mniejsze, jako człowieka, który technicznie średnio ogarnia różne rzeczy i tak dalej. Więc no, dla mnie to była zawsze sama przyjemność usiąść i pogadać z kolegą o piłce i tak dalej, bo zawsze był to taki schemat, więc z racji, że nie było tych obowiązków i tak dalej, no to też ja takich myśli przynajmniej nie miałem. To ja również nie miałem nigdy. Chyba nawet na początku, jak właśnie tak mieliśmy po te 100, 120 tam odsłuchań, to też jakoś bardzo się tym nie przejmowałem. Natomiast przyznam się, że ta końcówka sezonu jakoś bardzo się na mnie odbiła. Chyba cały ten sezon po prostu był mocno wycieńczający. I ja Michałowi, zresztą Michał o tym dobrze wie, że prywatnie mu mówiłem, że ja naprawdę już jestem jak koń po westernie po tym sezonie i czekam, aż się ta piłka skończy, żeby chociaż trochę odpocząć. Oczywiście żadnego odpoczynku tam właściwie nie było, ale już jakoś już ochota wraca do nagrywania i do robienia bloga znowu, także to chyba po prostu było chwilowe zmęczenie, no bo jednak to jest projekt, który zajmuje mi parę godzin dziennie. A oprócz tego również mam pracę i swoje życie osobiste, także po prostu był taki moment, ale nie, jakiegoś takiego momentu, że już mi się nie chce, to nie. Czasami się odechciewa po różnych komentarzach w internecie, które dostaję, ale to jest trochę co innego. Jakie macie plany co do kanału w przyszłości? Może wywiady, wyjazdy wspólne lub coś innego planujecie? To z Twittera też pytanie. To wyjazdy to nawet nie planujemy, tylko zaczęliśmy, że tak powiem, znaczy zaczynamy. Tutaj odsyłamy do przypiętego na przykład tweeta u mnie, bo rzeczywiście chcemy robić wyjazdy na mecze takie typowo kibicowskie za pośrednictwem łódzkiego fanklubu, Penii Łódzkiej. Już począwszy od meczu w Pucharze Gampera, który nam się odwołał na chwilę obecną, ale no, czekamy na przeciwnika, jak myślę. Tylko i wyłącznie, bo ten mecz rzeczywiście się pewnie odbędzie w tym terminie planowanym, czyli niedługo, bo 6 sierpnia już. To jest na pewno jakiś pomysł. Wywiady i tak dalej, tak. Będzie też Manchester City i chyba mogę potwierdzić już, że będzie też wyjazd do Sevilli, na którym ja będę. To jest początek września, także tam cieplutko będzie, fajnie, zapraszamy. Jeżeli chcecie nie z nami, tylko ze mną pojechać, to dawajcie znać. No, natomiast inne plany tak. Znaczy, tak naprawdę planujemy kontynuować. No, zawsze fajnie porozmawiać też z kimś mądrzejszym o innych tematach. Tutaj właśnie przy okazji na przykład transferów Kessiego czy Christensena dzisiaj potwierdzonych, pewnie będziemy starali się w tym zakresie coś zrobić i ogólnie zapraszać ciekawych gości. No, mamy to szczęście, że trochę się przez ich przewinęło już przez ten podcast. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Ostatnio też wypuściliśmy quiz na przykład, który uważam, że był fajną odskocznią i też nie będzie ostatnim takim quizem, więc no mamy jakieś tam rzeczywiście pomysły. Tak, ja myślę, że to przede wszystkim wszystko jakoś tak przechodziło do nas organicznie zawsze. To nie było nigdy tak, że my sobie, nie wiem, stawialiśmy jakieś cele typu, że a musimy to zrobić do, nie wiem, listopada tam 2023.
Nic nigdy takiego nie było i te pomysły też pojawiają się bardzo często po prostu od naszych socjos, no bo oni są współpatronami, współtwórcami tego bloga, więc jeżeli oni będą mieli jakieś ciekawe rzeczy, które chcieliby usłyszeć albo zobaczyć, no to wtedy one będą realizowane. Natomiast z planów no, musimy wspomnieć, bo chyba w końcu o tym nie powiedziałem, że jest jeden dosyć duży plan na listopad, grudzień, to znaczy na mundial w Katarze i plan jest taki, już w sumie dosyć zaawansowany, bo już bilet mam kupiony, że będę wtedy w Ameryce Południowej, Argentyna, Urugwaj i może Brazylia. I to jest w sumie chyba dobry moment, żeby powiedzieć, dlaczego tam lecę, no bo jak wiecie, przez miesiąc nie będzie, więcej, nawet półtora, nie będzie piłki klubowej, no ponieważ coś trzeba robić i ja nie lubię bezczynności, to stwierdziłem, że skoro mamy taką szansę, skoro mamy wsparcie naszych socjos, między innymi do robienia takich rzeczy, to polecę na ten drugi koniec świata i zobaczę, jak wygląda przeżywanie Mistrzostw Świata w krajach, które są no, znane z tego, że lubią piłkę nożną, delikatnie mówiąc, i że na ulicach jest szaleństwo, więc może nie ma, może się okaże, że jest nudno, nie wiem, ale to też wam to pokażę wtedy i też wam o tym opowiem, sam jestem ciekawy tego wszystkiego, co tam się będzie działo, ten projekt jest cały czas jeszcze jakoś tam dogrywany i w fazie planów, bo to jeszcze 4 miesiące, więc nie mam jakoś bardzo dużo szczegółów też już teraz, które teraz mogę zdradzić, ale wiem, że na pewno będą odwiedziny w stronach rodzinnych Diego Armando Maradony, na pewno w Rosario u Messiego. No a co jeszcze, to się okaże. Także bądźcie z nami też na koniec roku. No i przede wszystkim no to będzie mecz Argentyna-Polska jakby relacjonowany z Buenos Aires, bo to było też jednym z głównych powodów, dlaczego akurat tam lecę. Także jeżeli chcecie jakoś tam wesprzeć nasz blog, to zapraszamy do zostania naszym socjo, jak zwykle, i możecie dorzucić swoją cegiełkę. Im więcej was jest, tym więcej my po prostu też możemy robić. Tak to po prostu wygląda. No, to jest ciekawe pytanie. Czy udało wam się kiedyś porozmawiać z jakimś piłkarzem Barcelony? Tak, pytanie od FC Befana. Odpowiedź mi clickbaitowa tak, natomiast jest to piłkarz były i jest to piłkarz ręczny, czyli Kamil Szybczak. Natomiast nie, jeśli chodzi, tak zakładam, że nie o to chodziło w tym pytaniu, tylko o piłkarze powiedzmy pierwszego zespołu, to nie. Aczkolwiek tutaj znowu clickbaitowo mamy pewne plany w tym zakresie i staramy się coś ogarnąć. Może coś się będzie działo. Coś się będzie działo. Czy mieliście kiedyś w pełni nagrany i zmontowany odcinek, ale postanowiliście z jakichś względów go nie wrzucać? Mieliśmy? Tak. Znaczy inaczej, odpowiadam. Postanowiliśmy nie wrzucić z takiego względu, że okazał się jednak nie być nagrany. Ale i tak potem został wrzucony. Tak. Więc nie mieliśmy takich sytuacji, no bo też ciężko mi sobie wyobrazić, co miałoby się stać, żebyśmy czegoś takiego nie zrobili, tak? No nie wiem. Nie wiem. Nie wiem za specjalnie, co musiałoby się stać, żeby coś takiego, żebyśmy z własnej woli czegoś nie wrzucili. Mieliśmy też, trzeba powiedzieć, no bo jak my nagrywamy, no to mniej więcej już wiemy, jak to działa, już jesteśmy zgrani, wiemy, co to będzie, prawda? No naprawdę nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żebyśmy nie wrzucili jakiegoś mieliśmy moment, gdzie zastanawialiśmy się, znaczy niekoniecznie nad wrzuceniem, tylko nad nagrywaniem, no i to był ten pierwszy moment inwazji Rosji na Ukrainę. To pamiętam, że wtedy albo żeśmy to przekładali w ogóle, no bo tak jak wspomnieliśmy, była przecież Liga Europy tego samego dnia, był mecz i tak dalej. No i to było trochę takie, ale uznaliśmy jednak zgodnie, że mimo wszystko to trzeba robić dalej, no bo tak, wiadomo. I taki też tytuł miał zresztą ten podcast, Porozmawiajmy o futbolu mimo wszystko, to był jeden z najtrudniejszych zdecydowanie podcastów, jakie nagraliśmy. Natomiast no tak to po prostu wyszło, ale poza tym to wszystko, co było nagrane, poszło w eter i ja się z tego bardzo cieszę, bo właściwie zmierzałem do tego, żeby powiedzieć, że
jak my nagrywamy razem, no to mniej więcej wiemy, czego się spodziewać. Natomiast jednak nagrywanie z ludźmi zaproszonymi, no nigdy nie wiesz do końca na 100% jak to wyjdzie. Też u nas to było tak, że jedne wywiady wychodziły lepsze, inne gorsze. Ale wszystkie były na poziomie. Także tutaj to jest bardzo, bardzo mnie to cieszy, że wszystkie wyszły dobrze. W sumie nie było nigdy jakichś tam problemów, żebyśmy musieli coś przerwać. Teraz się zacząłem zastanawiać w innym kontekście, czy zdarzyło nam się kiedykolwiek, żeby ktoś nam odmówił na przykład i żeby to się nie odbyło. Byli ludzie, za którymi trzeba było trochę pochodzić. Jeden chyba jest tylko przykład, że rzeczywiście się staraliśmy, a nic z tego nie wyszło. Chcieliśmy rozmawiać z Wiktorem Fontem w czasie kampanii prezydenckiej i ja tam chodziłem cały czas wokół jego dyrektora, że tak powiem, do spraw właśnie PR-u czy komunikacji i tak dalej. I to było takie tak, oczywiście. Zresztą ba, kiedyś miałem od samego Wiktora Fonta zapewnienie podczas jakiejś tam krótkiej bardzo wymiany zdań, że no pewnie, że chętnie porozmawia i tak dalej. No okazało się jednak, że nie. Natomiast to nie oznacza, że nie był przez nas przewywiadowany, bo jest taki filmik What Happens Next. I ask Victor Font about his plans for the FC Barcelona elections. Rok temu, zupełnie przypadkowo, przy okazji jakiegoś tam innego spotkania, ja z Markiem Dukiem byłem wtedy umówiony, w siedzibie CL Futur, akurat wtedy Wiktor Font znalazł chwilę, żebym mu zadał kilka pytań, do czego ja byłem absolutnie przygotowany, bo nie byłem tam, żeby mu zadawać jakieś pytania. Ale to taka w sumie śmieszna historia wyszła z tego, ale poza tym, no to pewnie się tacy ludzie znajdą, co nam ostatecznie będą odmawiać, ale póki co jakoś to nas nie spotkało. Także to dobrze. Jak sądzicie, czy Xavi rzeczywiście odważy się posadzić Piqué na ławce na początku sezonu i czy weterani będą grać mniej w tym sezonie? Znaczy ja szczerze mówiąc nie wiązałbym tego w ogóle z kwestią odwagi. Myślę, że jeżeli będzie wystarczająca konkurencja w obronie, jeżeli i Ronald Araujo, i Andreas Christensen, i Eric Garcia, i ewentualnie Jules Koundé, czy ten Koulibaly, o którym wspominaliśmy, będą w formie, no to może się po prostu okazać tak, że dla Gerarda Piqué miejsce niekoniecznie się znajdzie, no chyba, że się rzeczywiście ma zamiar jednak ogarnąć pod różnymi innymi pozasportowymi względami. Jak najbardziej, jeżeli pytanie brzmi, czy sądzimy, że Xavi będzie, nie wiem, promował go ze względu na to, że to jest jego były kolega z boiska i wystawiał go niezależnie od tego, jaki będzie jego poziom sportowy, to moim zdaniem nie. Jestem spokojny, że nie. Ja jestem troszeczkę mniej spokojny. A czy rzeczywiście będzie grać mniej? Nie wiem. Ja jestem troszeczkę mniej spokojny, jeśli chodzi o Sergio Busquetsa, który jest prywatnie, Xavi tego nie ukrywa, jego najlepszym przyjacielem tam w tej drużynie, więc uważam, że tutaj może mogą być ciężary, tym bardziej, że to jest ostatni sezon Busiego, bo chyba za rok będzie odchodził do MLS-u, więc nie sądzę, żeby teraz na przykład Xavi go miał z jakichś tam przyczyn postawić. Myślę, że będzie grał tyle, ile grał, niezależnie od tego, jak będzie grał, więc zobaczymy. To jest taki jakby taka jedna moja obawa co do przyszłego sezonu. I drugie pytanie tego samego Twitterowicza, nie mam nika. Co sądzicie o wytaczaniu przez klub kampanii medialnej przeciwko własnym zawodnikom, żeby ich zachęcić w cudzysłowie do odejścia lub obniżenia pensji? A tutaj chyba chodzi o Frankiego, tak? Bo nie do końca kojarzę jakieś kampanie medialne przeciwko własnym zawodnikom. No generalnie nie kojarzę od czasu Jeana Laporty, bo za Bartomeu to były i to dobrze wiemy, bo to właśnie tym się zajmuje teraz Mossos de Squadra i dopiero parę dni temu potwierdzili, że były takie rzeczy, więc to nadal śledztwo w tej sprawie cały czas trwa, tych farm trolli i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi na przykład o to, żeby nie wiem, powiedzieć, żeby obniżyli pensję czy coś takiego, wywrzeć na nich presję, no to ktoś to musi robić po prostu. Tak, pytania są od użytkowniczki FCB Gosia, tak więc
Zdrawiamy. Natomiast znaczy to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja zakładam, że może się coś takiego dziać. To znaczy rzeczywiście, że komuś się tam może wymsknąć nagle z klubu, że ktoś bardzo dużo pieniędzy zarabia i tak dalej, no bo siłą rzeczy takie informacje no przecież skądś muszą wychodzić. Szczerze mówiąc, nie uważam, żeby to było coś bardzo złego. W momencie, w którym inaczej, chciałem powiedzieć, w momencie, w którym ma na celu dyskredytowanie tego zawodnika, no bo od razu mi się przypomniał przykład Leo Messiego, tak, i tego artykułu o faraonicznym kontrakcie i tak dalej, no który przecież wiadomo skąd wypadł. Nie wiem. Znaczy, nie mam takiego jednoznacznego nastawienia, że nie, że to jest poufne i tak dalej, a jeśli chodzi w ogóle o postulaty, to ja uważam, że zarobki w futbolu powinny być totalnie jawne, tak jak na przykład jest w Stanach i tyle. I myślę, że nikomu by tutaj korona z głowy też za specjalnie nie spadła, a fajnie by było, znaczy to nie chodzi o to, żeby zatrądać komuś do portfela w tym sensie, żeby nie wiem, patrzeć ile tutaj kto i tak dalej, ale nie? Dobrze by było, nie, dobrze by było wiedzieć, wiesz co, jak słucha się od każdego z poszczególnych zawodników, że no tak, ja dużo zrobię, żeby być w tym klubie, że kocham tutaj Barcelonę, nie wiem, dom buduję, żona lubi plażę, czy narzeczona i tutaj wcale mi nie chodzi o żadną konkretną osobę, to by było fajnie zobaczyć, czy jednak lubi to rzeczywiście, czy lubi to, że zarabia gigantyczne pieniądze, a gdzieś indziej by takich nie dostał. Na przykład 19 milionów. Na przykład. No tak, no to ja się podpiszę pod tym, co powiedziałeś. Ciekawy temat w ogóle. Ale ja mam nadzieję, że już nie będziemy musieli wytaczać medialnych kampanii jakiś dział przeciwko swoim zawodnikom, tylko po prostu się ich pozbędziemy albo rozwiążemy niektóre kontrakty, bo jak sam Laporta stwierdził, chyba to w ogóle dzisiaj było, ta druga dźwignia posłuży też do tego, żeby się pozbyć niektórych opornych, czyli tutaj no ja myślę, że na przykład taki Martin Braithwaite będzie pierwszym do strzału, że jakoś tam mu wypłacimy przynajmniej część tej jego pensji, tego kontraktu, który mu został i się go pozbędziemy, bo on tutaj jest zbędny i do niczego nieprzydatny. A też a propos tego, co powiedziałeś w Ameryce, no to chociażby tam jest jak najbardziej normalne to, że możesz się dogadać z klubem, który wypłaca ci część po prostu twojego kontraktu, który ci został, byś tylko się zwinął do jakiegoś innej drużyny. Chyba ostatnie pytanie. Czy śledzicie La Masie? Czy uważacie, że Rafa Márquez poradzi sobie na stanowisku trenera rezerw? To może zacznę. Nie mam pojęcia, pan czy Rafa Márquez jest poradzi. Niewinny. Tak, ale to powiesz o tym za chwilę, o tym jego wątku jak z Narcos. Natomiast czy on sobie poradzi na stanowisku trenera? Absolutnie nie mam pojęcia, bo nie wiem, w ogóle nie śledziłem jego kariery. Nie było czego to, śledzić. No właśnie, więc trochę mi to zajeżdża takim jednak kumoterstwem, żeby go teraz tutaj pakować. Natomiast z drugiej strony był Serge Barjuan. Czy on będzie gorszy? No mam nadzieję, że nie. Bo Barjuan był naprawdę złym trenerem i wiemy, do tej pory nie wiemy, po co Garcia Pimienta został zwolniony. A co do śledzenia La Masie, to ja nie śledzę praktycznie w ogóle La Masie, w sensie takim, że interesuje mnie tak naprawdę tylko Barca B, czy też Barca Athletic, tak się to będzie nazywało chyba w tym sezonie. Z prostej przyczyny takiej, że po prostu trochę mi szkoda czasu na te niższe kategorie. Jeżeli z tych kategorii ostatecznie tam z kilkuset piłkarzy w klubie wyląduje ostatecznie dwóch, może trzech, to skupiam się naprawdę tylko do śledzenia tych takich naprawdę największych talentów typu teraz Lamine Yamal, czy wcześniej Ansu, czy Gavi na przykład. No to są piłkarze, którzy po prostu wie, że to będą gwiazdy i trzeba ich obserwować, no ale jakiś tam drugi prawy obrońca w kadet A czy w juwenilu, no to chyba to trochę nie ma sensu. To jest taka sztuka dla sztuki. Polecamy, tutaj Piotrka Guzińskiego i jego profil, bo on rzeczywiście jest pasjonatem tego i naprawdę się na tym zna. To w ogóle na skalę bym powiedział europejską czy światową, a nie tylko na Polskę.
Ja też nie śledzę tyle, ile bym chciał. Raczej właśnie polegam na informacjach, które Piotrek wyciąga. Jeżeli chodzi o samego Rafa Marqueza, myślę, że sympatia tutaj jest duża. Natomiast jeżeli chodzi o jego karierę trenerską, no to jest to jeden sezon i to chyba niecały. Jako trener młodzieży na chyba czwartym poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. Więc pod względem samej trenerki wydziewaliśmy pewnie lepsze CV w życiu i też mi ciężko jest powiedzieć, jak mielibyśmy go ocenić poza tym, co prezentował na boisku. No tam tak, zdawał się zawodnikiem, który rzeczywiście myśli i... Miał pseudonim Kaiser. Tak, i rozumie sport, który uprawia, więc to jest pewnie dobrym prognostykiem, natomiast no raczej za jego CV trenerskie nikt go nie dotrudni. Nie ma się co szukiwać. No i cóż, Michale, tym samem dobiegliśmy chyba do końca pytań. Jeżeli jakieś gdzieś tak, pominęliśmy, to ja z góry za to przepraszam, bo naprawdę, jak sami zresztą widzicie, dostaliśmy bardzo dużo i to jest bardzo miłe, bo też się tego nie spodziewaliśmy. Więc pewnie za jakiś tam może rok zrobimy kolejnego Q&A. Przegapiliśmy jedno pytanie. Jest pytanie tak? Użytkownika Niku Krąg. Jakiego koloru jest wasze Ferrari za pieniądze z wyświetleń? Przezroczystego. Co to? Michał przede wszystkim to... nie wie, bo te pieniądze z wyświetleń to wpadają na moje konto. Także... Dokładnie, ale co to w ogóle za pytanie? Kolor Ferrari słuszny jest tylko jeden. Chyba się tutaj zgodzimy. Więc... Czarny. Tak? No to widzisz. To jednak nie tylko jeden. Nie, to ja uważam, że dwa są. Czarny i czerwony. Okej. Okay. Ja miałem na myśli ten czerwony. No domyślam się, ale ja właśnie uważam, że czarne też są spoko. Chociaż czarne może bardziej na Lambo. W każdym razie, jakby nie było, żadnego z nich nie mamy. I chyba się nie zapraszam. Jeszcze. Tak, może kiedyś. No dobra. Gdzie ty byś to parkował na tej Barcelonecie przede wszystkim? Miałem parking podziemny dosłownie 20 metrów od domu. Nawet o tym nie wiedziałem. I właśnie tam jak się zejdzie, to się widuje takie autka pod jakimiś ceratami poprzykrywane. Ludzie, którzy na przykład wykupują sobie 4 miejsca parkingowe i sobie parkują, tak wiesz, na nich wszystkich jednocześnie, żeby nikim nie zarysował. No bo jak już masz takie Porsche czy Lambo, to właściwie stać się na miejsce parkingowe, nie? Zazwyczaj. Także też byłem w ciężkim szoku. Ale generalnie to a propos tego tematu, to ostatnio chyba za jednym razem, bo niedaleko przy hotelu W jest taka wypożyczalnia takich sportowych, super ekskluzywnych aut, nie wiem, czy ty kojarzysz. I właśnie często stamtąd wyjeżdżają jakieś Lambo, jakieś Ferrari, jakieś Porsche. I ostatnio się bardzo jakoś mnie to rozbawiło, że chyba 4 naraz minąłem na skrzyżowaniu, kiedy oni stali w korkach, bo po prostu na skuterku elektrycznym 45 na godzinę, prędkość maksymalna, ale wiesz, jedziesz między nimi. Więc generalnie takie auta się po prostu w Barcelonie nie opłacają i tyle. No. Dobra, słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za wszystkie pytania, za oglądanie też oczywiście, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. I wracamy tak jak niedługo. Wspominaliśmy, wracamy bardzo niedługo, już dzisiaj zaczął się presezon, także my też już musimy powoli zacząć trenować, żeby mieć formę na następne, no ile to, 10 miesięcy właściwie. A póki co, dzięki za słuchanie, jak zwykle Wiskal Barsa. Trzymajcie się, cześć.